Roxana Węgiel tak wyszła na scenę, wszyscy patrzyli tylko na jedno. W sieci rozpętała się burza. Trwa tegoroczny Polsat Hit Festival. Wydarzenie rozgrzewa opinię publiczną nie tylko za sprawą kwestii muzycznych, ale także gwiazd, które pojawiły się w Sopocie i ich stylizacji. Burzę w sieci rozpętał między innymi strój Roxany Węgiel. Co założyła młoda gwiazda? Wielkie gwiazdy w Sopocie. Tegoroczny Polsat Hit Festival odbywa się weekend od 24 do 25 maja. Miejscem organizacji wydarzenia jak zwykle jest kultowa Opera Leśna w Sopocie. W trakcie pierwszego dnia koncertów widzowie mieli okazję zobaczyć jubileusze zespołu Golec u orkiestra oraz Andrzeja Piasecznego. Koncertem, który dostarczył widzom najwięcej muzycznych doznań, był jednak radiowy przebój roku. W jego trakcie na sopockiej scenie zaprezentowały się takie gwiazdy jak Doda, Dawid Kwiatkowski czy Roxana Węgiel. Ta ostatnia przykuła uwagę widzów nie tylko swoim występem, ale także strojem, w którym się pojawiła. Roxana Węgiel na sopockiej scenie. Roxana Węgiel pojawiła się na scenie Opery Leśnej, aby zaprezentować swój przebój, Miasto, który okupował radiowe listy przebojów w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Młoda wokalistka wystąpiła na scenie wraz z zespołem tanecznym, z którym wykonała skomplikowaną choreografię. Cały występ utrzymany był w futurystycznym klimacie miasta, co nawiązywało do utworu wokalistki. Ta nawet pojawiła się w dużym, świecącym sześcianie, który stanowił główny element scenografii. Tym, co najbardziej przykuło uwagę widzów, był jednak kostium piosenkarki. Pojawiła się ona w czarnych, krótkich spodenkach eksponujących jej nogi oraz w topie z wyciętym dekoltem. Fala krytyki po występie Roxany Węgiel. Stylizacja młodej wokalistki nie przypadła jednak do gustu telewidzom, którzy szturmem ruszyli na media społecznościowe, aby wyrazić niezadowolenie z wyglądu młodej gwiazdy. Wśród komentarzy pojawiła się zarówno merytoryczna krytyka, jak i hejt w stronę wokalistki. Ten kusy strój, wyuzdane ruchy, gdzie klasa, która powinna towarzyszyć festiwalowi? Okropnie to wygląda. Masakra, nie na taką scenę. Do nocnego lokalu. Do nocnego klubu, może by chciał kto zobaczyć taki występ. Słabo, bardzo słabo, pisali rozgoryczeni internauci. Telewidzowie zarzucili piosenkarce również problemy wokalne. Część z nich jednak zwróciła uwagę, że wykonywała ona skomplikowaną choreografię, co mogło utrudniać wydobywanie z siebie w pełni czystych dźwięków. Więcej tańca niż śpiewu, słabo przerost formy nad treścią. Czy tylko ja mam wrażenie, że ona śpiewa nie w rytm muzyki? Nieudana piosenka i wykonanie takie sobie, komentowali widzowie. Przypomnijmy, że utwór Miasto, z którym Roxy Węgiel pojawiła się na sopockiej scenie, pochodzi z jej ostatniego albumu 13+5. Kawałek znalazł się na 7. miejscu najchętniej granych utworów w polskich rozgłośniach radiowych i pokrył się platyną.